You are stealing? I call the police. Please, don't call the police. I don't want go back in jail. We don't need police. He has a peanuts. Oh, he has a peanuts. Okay, we don't call the police if you feed us. Please, don't call the police. Try our peanuts. Siemanko. Siemano. Jesteśmy w Metroflex, we wrocławskiej Mekce. Powerbuildingu, powerliftingu i czy tam bodybuildingu, jak to woli. Jestem ja, jestem Rob, jest też Robuś. Trenujemy sobie każdy po swojemu. Zwykle Robert trenuje na dole, bo tam jest sekcja taka powerliftingowa, ale dzisiaj nasze treningi zobaczycie z osobna. No dokładnie, my tu z Majkiem trenujemy co prawda na jednym klubie, ale rzadko się widujemy, bo ty trenujesz wieczorami, a ja zazwyczaj na treningu jestem w okolicach godziny 7 rano. Tak, tak. A dzisiaj tak troszeczkę wypośrodkowaliśmy. Ja mam swoje elementy, takie stricte kulturystyczne. Robert, parę ciekawostek może wam powiedzieć na temat swojego treningu, bo tutaj taki bardziej rehab leci, nie? Znaczy, no ja teraz pierwszy raz od 2 lat przykładam się do przysiadu, a to dlatego, że miałem zrotowaną miednicę. I znaczy mam nadal zrotowaną miednicę i Sebastian po prostu pomaga mi to naprawić. Dlatego zobaczycie mnóstwo takich tipów ćwiczeń, które jak dołożycie do swojego treningu, to na pewno je znienawidzicie, ale które są skuteczne. No, że miłego oglądania życzymy. Poślij całuskę. Co jest bolszewiki? Już? Po fajrancie? Już wszystko zrobione. Tak? Która jest godzina? Ja swoje zapakowałem. Ile paczek dzisiaj spakowałeś? Bardzo dużo. I co, już na trening spierdoliliście? A prezes co? Ja pierdolę, jeszcze w ciuchach roboczych przyszli. Dobra, nadupiajcie, was będę pilnował. Założymy mu związki zawodowe. Tak. Co? Nic, wszystko jest... Pięknie, prezesie. Podstawowym ćwiczeniem są dla mnie lubary na boksie. Na boksie z tego względu, że jak wspomniałem na wstępie, mam zrotowaną miednicę i nie mogę schodzić zbyt nisko, aby po prostu nie rozwalić sobie bioder. No, mam odpoczynek między seriami. Ale powiem wam, że trochę nie moja pora tego trenowania za wcześnie. Ale nie ma co, trzeba zrobić swoje. Ja mam teraz zagęszczony ten trening, trisety łączone. No i odczuwam to, ale widzę, że sylwetka się fajnie zmienia. Także wszystko jest na dobrej drodze, nie? No, dzisiaj trenuję w rampie do 4. Rampa jest, jakby to powiedział, rampa zamknięta. Także zobaczymy, najcięższa 4 chyba będzie na 145 plus te gumy, które nie mam pojęcia ile mają. A ja, jak widać, założyłem pierwsza telarze na sztangę. Zdjąłem je z raków, po czym umieściłem na gryfie. Tak to się robi prawidłowo. Dobra, ja jestem po drugiej serii low barów w rampie. I teraz tak, mamy tutaj 2 akcesoria. Pierwsze to jest pudło, a drugie to są gumy oporowe. Dlaczego tak? Generalnie mam zakaz siadania zbyt nisko z powodu tej mojej zrotowanej miednicy. I chodzi o to, żeby tam panewka w środku się nie wycierała. Dlatego siadam do takiego kąta akurat na zaliczenie. A gumy po to, żeby po prostu nabrać dynamiki. Bo tak jak wspominałem, nie przykładałem się do przysiadu przez 2 całe lata. Jestem. Ha, trochę zgaszony, ale jestem. Ostatnio widzieliście trening tam na ramiennych między innymi. Dzisiaj też są grane na ramienne, ale już w trisetach. Mamy wyciskanie ze karku, mamy Victory Rise. Pokażę wam w następnej serii bardzo fajne, kompleksowe ćwiczenie. Też wzmacniające czworoboczne, rotatory, no i wzniosy boczne. Ale już bez prądu. Jest czas na dźwiganie i na klamoty, a jest czas na dźwiganie galet pod kontrolą. Ja cały czas staram się trzymać różnego rodzaju tempa, żeby wspomagać tą jakąś hipertrofię albo nie dopuścić do spadków masy mięśniowej. Ciężary mega poszły w dół aktualnie,
Ale to nie szkodzi, bo za ciężarem mi medalu nie dadzą. Jak tu już jesteś gotowcem, masz ten produkt zrobiony w postaci kubatury, no to potem się skupiasz na tym, żeby wydobyć szczegóły. Natomiast na odwrót jest, kiedy zaczynasz. Wtedy możesz się bawić ciągle w dźwiganie i w podstawowe ruchy. U mnie to wszystko już jest takie złożone, wycyrkulowane, żeby zagęszczać tam, gdzie trzeba. Może będzie ciężko. Jak, Robert? Bardzo dobrze. Płynny ruch jest. I przede wszystkim biodro mnie nie boli. To jest najważniejsze. I trochę mi się wyobiekło, ci przyznam. Generalnie praca biurowa sprzyja bardzo wielu problemom potem z postawą. Plecy bolą. Prawda, jakieś przykurczone prostowinki bioder, osłabiony brzuch, pośladki wyłączone i takie rzeczy, ale dzięki temu jest okazja poznać parę fajnych ćwiczeń, a potem szpanować przed kolegami. Wiedzą. Zwłaszcza jak człowiek jest brzydki i gruby, bo siedzi w biurze i się nie rusza. Ja prezesa nie poznaję, przyznam szczerze, bo zazwyczaj używa takich ciężarów do 90, do 100 kilo, a tu proszę 3 talerze na stronę. To już żarty się skończyły. Co on tam gada? No generalnie teraz już tak zupełnie bez żartów. Jestem w trakcie przygotowań do zawodów. Niedługo sami będziemy organizować. To będzie zupełnie nowa formuła sylwetkowa, czyli sylwetka barowa. Panie prezesie! Brawo! Niesamowite! Jak on to zrobi? Nie lubię lisusów. Prezes pilnuje mnie od tyłu, a ja wam chciałbym pokazać patent na prostą zmianę chwytu w przysiadach. Dość często się spotykamy z tym, że bolą nas łokcie, tak zwany łokieć tenisisty po wykonywaniu low barów. Natomiast wystarczy wszystko, co należy zrobić, to sobie chwycić sztangę, spiąć te łopatki i przełożyć mały palec za sztangę. Co prawda dość mocno to odciąża nadgarstki, ale jeśli trenujecie wyciskanie bez opasek, nie powinno to sprawiać problemu. Ładnie wyglądasz, ładnie się prezentujesz. Prawda? Też się sobie podoba. Już się prążki pojawiają, wiecie. Już jest okej w miarę. Natomiast tył jeszcze jest strasznie mokry, jak w naszym tam żargonie tak na to mówimy. Także nie ma co, trzeba zasuwać. I u mnie się to wszystko unormuje, bo to jest takie pierwsze półtora tygodnia na niskich kaloriach i ja to zaraz w hu czuję, ale potem do tego przywyknę, nie? Także spoko. Pewnie będą jeszcze jakieś odbicia dietetyczne, także to się wszystko wyrówna. Mam ostatnią serię, idziemy z Robercikiem piętro niżej. Zobaczycie też drugą część siłowni, taką bardziej do powerliftingu. I tam zrobimy drugą część roboty. Powiem tak, jakbym miał takie geny i bardzo bym chciał i miałbym taki talent, to też bym tak wyglądał. Patrz, a ziomek ciągle na telefonie siedzi. On nic nie robi, tylko jest na telefonie i spompowany. Prawda? Życie jest piękne i bardzo proste. Widzisz, a Robert, a my musimy zapierdalać ostro, żeby tak wyglądać. Tak, też szczególnie. Genetyk się odezwał. 6 miesięcy jest mistrzem Europy. Mike już dorzeźbiony, także sezon na plaży wstydu nie będzie, uważam, za otwarty. Rozumiecie, morda zassana od inhibitorów aromatazy. Poziom energii jak u leniwca na barbituranach. No, ale najważniejsze, że nie ma wstydu na plaży. Nie? Teraz jesteśmy na parterze, czyli w salce, gdzie zwykle rezydują trójboiści i tacy wannabe trójboiści jak ja. Albo ja, jednorazowi jak do tej pory.
No, a ja tymczasem będę robił sobie reverse hyper. To jest rzadko spotykane urządzenie na siłowniach, a naprawdę kopię dupę, dosłownie i w przenośni. Ja teraz robię taki mały atak na klatkę piersiową. Mianowicie zrobię wyciskania na skosie w serii łączonej z wyciskaniami wąskimi. Potem bicepsik i koniec. Lubisz zbliżenie na pośladki? Uwielbiam. Co prawda to ćwiczenie Seba kazał mi robić na tempie, ale maszyny HESA są takie toporne i się nie da. Ja na początku roku naderwałem biceps, więc teraz trzeba to wszystko wzmocnić, żeby się nie rozpierdolić. Robert, dużo będzie dzisiaj zbliżeń na twoje pośladki. Ja tylko skarpety mam na wytarcie. No, jak widzieliście, seria łączona, reverse hyper i martwy ciąg na jednej nodze, tak zwana jaskółka. Wszystko ma na celu zaangażowanie pośladków unilateralnie, czyli żeby każda noga pracowała od siebie niezależnie, dlatego żeby właśnie poprawić tą moją zwichrowaną miednicę. Bardzo fajne ćwiczenia także na brazylijski tyłek, także Justyna, uważaj, gonię cię. Jak sobie zwichrowałeś miednicę? Jakaś przeszłość dawna, studencka? Nie, nikt mnie za mocno za miednicy nie trzymał. Tylko najzwyczajniej w świecie nieprawidłowy trening. Bazowanie całymi latami na ćwiczeniach bilateralnych, czyli tam, gdzie pracują dwie nogi naraz, i totalna olewka, jeśli chodzi o trenowanie obu nóg niezależnie od siebie. Ćwiczenie nazywa się Suitcase Deadlift, akurat w wersji rumuńskiej. Generalnie to, o czym cały czas powtarza między innymi Seba Kot, czyli praca nad core z jedną stroną obciążoną, tak? Można sobie robić suitcase holdy, utrzymując prawidłową postawę ciała, a żeby sobie to utrudnić, można wykonać wzorzec lokomocji, czyli chodu, spacer Hormera z jedną walizką albo z hantlem, a jak komuś się nie chce chodzić albo nie ma gdzie, może sobie to ćwiczenie utrudnić, chociażby właśnie wykonując martwy ciąg w zakresie takim, który jest w miarę bezpieczny dla nas oraz przede wszystkim, w którym nie rotujemy za bardzo ciała. To jest akurat mój trzeci trening, więc pewnie będę kaleczył. Nienawidzę Sebastiana Kota. Dobra, wróciliśmy na górę, bo tutaj są maszyny, a maszyny też bywają przydatne. I robimy sobie, właściwie ja robię, uginania nogi na tak zwane dwugłowe bądź kulszowo-goleniowe. Ale tutaj mam stopę skręconą do wewnątrz, przez co mocniej pracują dwa takie bardzo zaniedbywane mięśnie, czyli półścięgnisty i półbłoniasty. One są między innymi odpowiedzialne za wypychanie bioder do przodu. A jak wiemy, wypychanie bioder do przodu, zwłaszcza w przypadku mężczyzn, to jest esencja życia. Dobra, słuchajcie, na sam koniec takie typowo izolowane ćwiczenia, aczkolwiek nie ma izolowanych, tak na dobrą sprawę. Uginania koncentryczne mam w planie, ale lepiej czuję, nie opierając tego o kolano. Lubię to ćwiczenie w podchwycie serii łączonej na triceps. To jest koniec treningu. Także u mnie teraz jest typowo, jak widzicie, hipertroficznie, kulturystycznie. I tak już prawdopodobnie zostanie do zawodów na niewielkich ciężarach. Ale fajnie się z wami podzielić tym treningiem, także tego będzie na pewno więcej. Nasza trójka drąbo już po treningu. Ja wyglądam na zmęczonego, chłopaki tak średnio, można powiedzieć. Widzieliście, jak to wygląda w moim przypadku. Pozdrawialiście też Damiana, pozdrawialiście Robusia.
Ode mnie tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Znaczy, wiesz co, fajnym doświadczeniem jest, gdy trenują trzy osoby, które zazwyczaj ze sobą nie trenują, ponieważ bardzo szybki sposób są w stanie wyłapać swoje wzajemne błędy. Tak, tak, oczywiście. A wy piszcie w komentarzach, czy zdążę na Sopot. No i subskrybujcie kanał, wiadomo, wbijajcie się na loże, dawajcie łapki do góry, no i komentujcie, bo lubimy to czytać i będziemy wtedy bardziej na bieżąco. Łapy nie ma. KFD, 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 KFD,